Od 7 lipca, kiedy zaczął się remont mostu Dębnickiego w Krakowie, okolice Ronda Grunwaldzkiego to jeden wielki korek. Najgorsze, co mogą zrobić kierowcy w tej sytuacji, to wzajemnie się zablokować. Co z uporem maniaka właśnie tutaj czynią? W naszym programie powiemy, jak radzić sobie w takich trudnych sytuacjach drogowych. No ja na miejscu tej taksówki, tej kolejnej białej taksówki, bym nie wjeżdżał, bo nie wygląda na to, żeby udało mu się przejechać w tym momencie i zablokuje przejazd od Monte Cassino w Nitla. Popatrzcie Państwo, przejeżdżają po ciągłej linii te pojazdy jadące z Monte Cassino. No ale generalnie nie jest w tym momencie dobrze. Patrzę też na tą popielatą taksówkę Toyotę, która też mi się wydaje, że może za chwilę być przyczyną blokady pojazdów jadących z Konopnickiej. Rondo Grunwaldzkie, a właściwie skrzyżowanie z Wyspą Centralną i sygnalizacją świetlną, nie ma tu ruchu okrężnego, jest w ogóle trudnym skrzyżowaniem z uwagi na olbrzymie natężenia ruchu i niewielką przepustowość, szczególnie na odcinku do Mostu Dębnickiego. Obecnie, kiedy Most Dębnicki jest remontowany, to skrzyżowanie stało się jeszcze bardziej trudne, ekstremalnie trudne. I tylko od nas, kierowcy, zależy, czy da się je jakoś bezpiecznie i w miarę płynnie, w miarę sprawnie przejechać. Co tutaj jest najważniejsze? Żeby nie zablokować skrzyżowania. No ale właśnie, no i dlaczego to Porsche mu zajechało drogę? No popatrzcie Państwo. To ten następny już zobaczył, co się dzieje. No tutaj winowajcą jest kierowca samochodu Porsche, który wjechał nieodpowiedzialnie. No właśnie. No ale się przedarli jakoś po małej poprawce. Skąd ten sygnał dźwiękowy? A na autobus, który ma swój pas do jazdy w stronę Mostu Dębnickiego, ma na swoim pasie cywilne auto, które nie wiadomo skąd się na tym prawym pasie znalazło. Ci jadący w kierunku... No teraz będzie jeszcze, proszę Państwa, gorzej, bo tramwaj się nie mieści. No właśnie. Ten pojazd, który tutaj się zaplątał, to jest spoza Krakowa, ale to nie znaczy, że osoby spoza Krakowa mają nie rozróżniać znaków, buspasów. Jest to dość jednoznacznie i wyraźnie poznaczone, a jak widać, ten kierowca dalej chce jechać tym prawym pasem, którym jechać w ogóle nie może. Na prawym pasie tylko autobusy, pojazdy z napędem elektrycznym, taksówki. Koniec, kropka. No motocykle. Przejedziemy teraz to newralgiczne obecnie w Krakowie miejsce, jadąc od strony Matecznego, ulicą Konopnickiej. Jesteśmy już na pasie do jazdy albo za chwilę w prawo w Ditla, albo w lewo w Monte Cassino. Skręcimy w lewo w Monte Cassino, oczywiście w prawo w Ditla problemu nie ma. Dojeżdżamy, zwróćmy uwagę na oznakowanie. Prawy pas do skrętu w prawo, środkowy, który za chwileczkę się utworzy, jest tylko dla pojazdów typu komunikacja zbiorowa, taksi, policja, straż miejska, motocykle mogą jechać środkowym pasem. My jesteśmy na pasie lewym. Na tym środkowym pasie wszystkie cywilne auta są nieporozumieniem. No stoi auto elektryczne, może, z przepisów ogólnych, nie musi być na tablicy. No ale ten samochód to niestety akurat Subaru stoi tutaj nielegalnie. Nie ma prawa się tutaj znaleźć. Poza tym taksówki, bus, samochód elektryczny, ok. No i zobaczymy, czy zostawiono nam miejsce do tego skrętu na zielonym sygnale. Oczywiście być może, że dla nas już nie starczy czasu, ale patrzmy. No tam z tym miejscem słabo, zastanawiam się, czy w ogóle jechać. No ale zmieściliśmy się, same samochody osobowe, więc jakoś poukładaliśmy się bez zablokowania. W najgorszej sytuacji są kierowcy jadący od strony ulicy Ditla. Są notorycznie blokowani przez tych, którzy jadą w stronę Mostu Dębnickiego. Czasami droga jest zablokowana całkowicie, bo mysz się nie przeciśnie. A teraz podjęliśmy próbę skrętu w prawo z Mostu Grunwaldzkiego w ciągu ulicy Ditla w Konopnickiej, żeby pojechać na remontowany Most Dębnicki. Kolejne wąskie gardło, kolejna konieczność bardzo skrupulatnego myślenia. Jak mam zielone światło, jestem pierwszy, powinienem mieć miejsce i powinienem postarać się wjechać. Jeżeli
nie ma miejsca, to znaczy, że inni wjechali nieodpowiedzialni, bo często taka psychologia tłumu, a ten wjechał, to jeszcze ja wjadę, jeszcze się zmieszczę. No właśnie nie. I najważniejsze jest to, żeby nie zablokować. To jest tutaj podstawą. No a ja czekam, mimo zielonego światła, proszę Państwa. Ja grzecznie czekam, no oczywiście. Przecież jakbym pojechał, no to bym przepięknie zablokował pojazdy, które teraz dostaną zielone światło. I znowu ten pojazd, który jest pierwszy, powinien mieć tam miejsce. No a teraz popatrzmy, kolejny jakiś samochód, który zastawi ten czerwony Hyundai, popatrzcie Państwo. No skąd on się tam w ogóle wziął na tym prawym pasie? Przecież to jest ten pas, przed chwileczką jechaliśmy od strony Matecznego, to jest ten pas dla autobusów, samochodów elektrycznych, taksówek, policji, straży miejskiej, motocykli. I nikogo więcej. Jest to nielegalny i fatalnie skutkujący przejazd. No bo teraz spodziewał się ten autobus, że przejedzie, nie mieści się, blokuje. Prawdopodobnie dostaniemy zielone światło i nie podsuniemy się ani o centymetr. No i popatrzcie Państwo, po co jeszcze wjechał ten Mercedes? No i nie ma co za sobą dalej ten Megane zrobić. No i pojedzie tak. No właśnie, no właśnie. No i teraz mam jeszcze zielone światło, aczkolwiek, no dlaczego ten Mercedes? Aha, no może chce wpuścić Megana znowu. No to zostaniemy, bo nie mam się gdzie zmieścić, proszę Państwa. Niestety. Ale ten Mercedes to bohater naszego programu. On wjechał nieodpowiedzialnie. No nic, czekamy na kolejne zielone światło i zobaczymy, czy kierowcy umożliwią nam prawidłowy skręt. Teraz jestem pierwszy. Teraz szerokim łukiem pojadę na ten pas, który jest pasem powszechnego ruchu, ale muszę mieć taką możliwość. Kolejny samochód, popatrzcie Państwo, no oni tutaj dolewają oliwy do ognia. No skąd się wziął ten samochód, to Audi, skąd się wzięło? Popatrzcie Państwo, jeszcze ta Pani chciała. Gdzie ona jedzie, no? No nie, no i to jest, proszę Państwa, ten skandal. No i co? I zostaliśmy. I teraz zastanawiam się, czy autobus przede mną przejedzie. Oj, proszę Państwa, no to ten Ford i ta Pani, która nim kieruje, kolejni się pchają. Gdzie on jedzie? Gdzie on jedzie? No gdzie on jedzie? Przecież nie ma miejsca. No, proszę Państwa, także kierowca legalista ma tu małe szanse przejechania. Czyli to jest najgorsze miejsce. Następny się pcha. Gdzie? Gdzie? No i co? I współczuję tym kierowcom za mną jadącym. No myślą, chłopie, podjedź, no bo przecież my nigdy nie przejedziemy. Tylko, że naprawdę, no nie bardzo mam gdzie podjechać. No więc tak, Ford S-Max to białe, małe, dostawcze autko i ta Toyota Aygo. Bohaterowie, którzy nieodpowiedzialnie wjechali. A my stoimy i blokujemy możliwość skrętu w prawo z Mostu Grunwaldzkiego. My jesteśmy odpowiedzialni za płynny przejazd przez Rondo Grunwaldzkie. Naprawdę. My. I nie możemy powiedzieć, no to taka organizacja ruchu nieczytelna, nie wiadomo jak to sobie poradzić. No to pomyśl, popatrz, rozejrzyj się, pokombinuj troszkę. Tak, żeby nie blokować. Nie doprowadźmy do tego.